Dobra, nie będziemy czekać, aż się muzyczka będzie robiła. Raport Martina dzisiaj, czyli 13 grudnia, kurde, 2012 roku. Nigdy nie pamiętam daty, nie uczę się na pamięć daty. Martin Lechowicz w raporcie Martina co tydzień w Radiu Kontestacja i dzisiaj nie będę sam. I nie mam tutaj na myśli tych wszystkich przygłupów, którzy dzwonią i puszczają jakieś nagrania z PRL-u i inne takie rzeczy, tylko będzie ktoś, kto jest niebywale inteligentny, kto swoją mądrością pociągnął tłumy za sobą, kto w najbliższym czasie będzie kandydował na prezydenta i prawdopodobnie wygra przed państwem dem! Brawo, brawo, brawo. Dobra, jesteś? Nie macie? Nie, jesteś, tak, dobra. Tylko. To jest dem w okienku przed państwem, prawdziwy, chociaż wygląda jak papież, bo ma aureole i okulary takie. Pokaż się. Dzień tak dobry państwu. Jestem Jakub Dębski i poza tym, że jestem twórcą filmów w internecie, jestem także biznesmenem. I chciałbym o tym dzisiaj państwu powiedzieć. Dobra. Dobrze było? Nie, ale dobra. Ja mam taki pomysł, żeby było poważnie, ale zaraz po tej sekundzie, w której pojawił się pomysł, zrezygnowałem z niego, bo to jest niewykonalne. Nie w tym programie, nie z tym człowiekiem w ogóle. Więc dobra, ja powiem, kto to jest dem, ale najpierw, zanim powiem, to powiem, że można dzwonić do audycji na żywo. Ja wiem, on tego nie lubi. Patrz, jak się stresuje. Poci się na samą myśl, jak jak chomik, a nie tragedia. Ale można zadzwonić, zapytać, jak się czuje człowiek, który robi takie pierdoły w internecie i tyle ludzi go zna i właściwie o co chcecie go, możecie go pytać. Im głupsze, tym lepsze, podejrzewam. Dobra, ale najpierw przypomnę, że numer telefonu 222-195-321 to jest napisane, można dzwonić do radia. I ja nie widzę, gdzie jest napisane, widzisz? Nie widzę. No dobra. Ty nie musisz, mogę... ty siedź tam. Dzięki Bogu nie muszę dzwonić, nie wiem, gdzie mam telefon. Dobra, to albo przez Skype'a. Prosimy o wyłączenie telefonów tak komórkowych jest. I pagerów. Kontestacja.com przez Skype'a. A jak ktoś nie wie, kto to jest, to ja właśnie teraz przypomnę, puszczę to, co jest najbardziej znaną produkcją dema. Wiesz co? Nie chcesz wiedzieć. Będziemy komentować na żywo i się śmiać? No nie, bo wyłączę ci niestety ten... O, okej. Ale możesz, będzie widać twoją reakcję, możesz patrzeć na ekran przed sobą. Ło, wow, jak japoński show. Stary, są koszulki z Demlandu w Demlandzie. Do nabycia 2-4 na dobę, czy noc, czy dzień, doba to 24 godziny, więc nie wahaj się, weź już dzisiaj albo jutro, wszystko jedno, ja tu kurwa czekam cały dzień, mam komputer, gram w labirynt, wygaszacz ekranu. Ha, 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 grasz w pasjansa, frajerze, spierdalaj, to nie są lata 80. Zabieraj się ze swoim aha i uga buga do rynsztoka. Do rynsztoka! Koszulki bardzo tanie, 32 zł, to nie jest wysoka cena, chcesz koszulki za darmo? Pierdol się, 32 zł! Mamy koszulki z internetem, foką, przemocą, jeżem, długo by wymieniać, wymieniłem wszystkie, mniej niż 5 sekund, teraz nowe koszulki, zawaliłem kolosta, słyszysz to kurwa, twoi znajomi, uśmiech dziecka, zajebane grosze, pedale. Gdzie z brudnymi łapami do moich koszulek, ty bezdomna pokrako, ciesz się, że moja kumpela z gimbazy nie widzi, bo byś zdawał kurwa maturę na wózku inwalidzkim. Umyję! Jedyne koszulki, po których możesz sam pisać. Ja napisałem gówno, moja koszulka jest zrujnowana. Daję na Allegro stan bardzo dobry. Foki, jeże, kolosy, internety, przemoce. Nie masz kabony, to pożycz od Prodeventu albo wyjmij z banku. Dobra, zapomniałem się pojawić na koniec. Sorry. Dobra, ale nie, podziwiam, że patrzysz na to i normalnie kamienna twarz, nic w ogóle, żadnego odruchu, nie no. Ja nawet nic nie słyszę. Jak ty w ogóle robisz? Aha. No to... A obraz jest wyjątkowo niskiej jakości. O, tam. A mój? W tym programie? Raport nie. Martina? Jak śmiesz? Nie, chodzi o kamerę i o ten w tym klipie, który puściłeś przed chwilą. No. To dlaczego go 800 tysięcy ludzi ogląda? Ja tego nie rozumiem. To jest nienormalne. Ty to rozumiesz w ogóle? Pewnie, ja wszystko rozumiem. Spytaj mnie, o co chcesz, ja ci odpowiem, jak to działa. Dlaczego tyle ludzi cię ogląda? To mi się w pale nie mieści. No cóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę różne te demografie, jakie istnieją, to moją demografią są ludzie z natury weseli, i z dobrym poczuciem humoru. I myślę, że przez to, że wziąłem taki target, który lubi dobre poczucie humoru,
to ludzie z dobrym poczuciem humoru kupują ten materiał. W takim sensie, że lubią go i w takim sensie, że kupują merchandise na podstawie. Koszulkę. Dobra, poważnie, kupił ktoś te koszulki? Tak. Kojarz koszulki. Trochę ciemno, koszulki ale... demo. Ciemno. O, ty tak w ciemności siedzisz. To wiele wyjaśnia. O, są! No, dzisiaj jest mało. Wiesz co, bo chciałem zapakować... Kupisz, ty sprzedasz tyle dziennie? To jest, no. Ja tyle przez miesiąc sprzedaję. Nice. I tu w tych są po dwie. W tych dużych są po dwie. I ty, tutaj zamówiłem 5, ale nie mam koperty. Really? Tak, jeżeli sprzedaję, znaczy teraz to jest po prostu świąteczna wyprzedaż, to czego się spodziewać? To oczywiście, że jest rozpierdol. Dobra, nie no, nieźle. Dobra, to... Tak, ja się spytam poważnie najpierw, żeby mieć święty spokój z tym. To jest twój sposób na życie, że sobie robisz tak coś tam przy okazji, a tak naprawdę jesteś urzędnikiem w ZUS-ie albo czymś takim pierdołowatym? Ja pracuję w hipermarketach Tesco i chciałbym wszystkich was serdecznie zaprosić na świąteczną promocję, którą mamy w tej chwili w Tesco. Co drugi prezent pakujemy gratis w specjalnym stoisku Tesco do pakowania prezentów. A tak naprawdę nie robię nic. Ja siedzę tylko i robię filmiki i komiksy i trochę mnie mama utrzymuje, ale już prawie nie. Wow. Dobra. Zaryzykujemy z gościem, który dzwoni do nas? Okej, idziemy. Dobra, boję się trochę, ale pyk. Zepsuł mi się ekran. Cześć człowieku, który dzwonisz do nas. I ja też się boję, Martinie. To blacha. Cześć Jacek. Blacha z tej strony, witam serdecznie. Zaczynam od pytań. Pierwsze pytanie do gościa. Czy pod względem oglądalności na YouTubie jesteś w stanie rywalizować na przykład z takimi gwiazdami jak Team Rock and Royo? Co to jest? Nie, Rock i Royo są gameplayerami i niespecjalnie mogę, znaczy... Ile oni w tej chwili mają? Tak po 200 tysięcy? No to na jakiej podstawie Martin ciebie nazwał, że tak powiem, jakimś, nie wiem, genialnym twórcą filmiku czy coś w tym rodzaju, skoro nawet z Rock and Roya nie jesteś w stanie konkurować? Nawet? Znaczy, czekaj, rozumiem, to że popularność pytanie, przykłada się na geniusz, to... To kto jest największym geniuszem w Polsce, kurwa, Doda? No chyba tak. No dobra, to teraz zadam inne pytanie. Udało ci się zgromadzić chociaż 1/3 takiej społeczności, jaką udało się zgromadzić w teamie Rock and Royo? Czekaj, bo ty kontynuujesz to, co przed chwilą obaliłem? Tak nie, jakby... ja mówię o tym, że dwóch gości tylko i wyłącznie poprzez nagrywanie filmików na YouTubie, czyli jak się dowiedziałem od Martina, bo ja ciebie nie znam, jak się dowiedziałem od Martina przed chwilą, ty zbudowałeś jakiś biznes na tym, tak? Więc ja dzisiaj pytam, jakie community zbudowałeś na podstawie tych swoich filmików i tego, co robisz. Jeżeli nie wiesz, to Team Rock and Roll zbudował no, na dzień dzisiejszy kilkutysięczną społeczność ludzi, którzy byli w stanie z różnych regionów kraju przyjechać na zjazd. To jest coś porównywalnego z kontestacją, moim zdaniem. Tylko tyle, że oni zrobili ten błąd, że nie pociągnęli tego dalej. Nie wiem czemu, może im się nie chciało, nie wiem. Dobra, to jakie jest pytanie? No właśnie takie jest pytanie, co się tam kręci wokół tych filmików, które nagrywasz? No dobre pytanie. Dobra, znaczy... okej, dzięki. Okej, no to... Blacha. On tu często dzwoni tak w ogóle, także wiesz... Tak? A to jest taki generalny wasz naczelny oburzony? Ja nawet nie wiem, czemu jest na mnie oburzony, czy ma taki oburzony ton. Ty, ja nie wiem, nie, on ciebie nie lubi z jakiegoś powodu, to tak czuć było, Tak, na pewno lubi mnie trochę mniej niż Rocka i Roya. Czekaj, był dźwięk, jakby się Skype rozłączył. Nie, tylko wideo znikło. Aha, tylko wideo zniknął. Ciekawe, że tak będzie za każdym razem, jak ktoś dzwoni. A ja nie. Klikam, uruchom wideo. No dobra. Jest to wideo. Dobra, ty masz jakąś społeczność? Co to jest z tą społecznością zawsze, że wszyscy chcą zawsze społeczność czy coś? Nie wiem, ale ja w sumie tak mogę odpowiedzieć, że mam społeczność. Znaczy, jakby wszedł na kanał, to... Średnio każdy z moich filmów jest oglądany przez 40 tysięcy ludzi. No. Tak.
standardowo. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Komiksik robię od 5 lat, który też jest dość popularny. Fajny jest. Więc serdecznie zapraszam na mój kanał DM3000. Jeżeli ktoś chce być oburzony, to może być. Mnie to nie przeszkadza, ale nie możecie być u mnie, bo was zablokuję na YouTubie. Dobra, dużo ludzi cię tak opierdziela, bo im się nie podobasz? Nie, bo nie występuję w takich miejscach, gdzie ludzie mogliby mnie obrażać. Na YouTube. Na YouTube tak, ale to komentarze, to jest coś, co wiesz, no. Co z natury ignorujesz. Ignorujesz wszystkie komentarze? Jacy ludzie piszą komentarze w internecie? Czy to są ci, którzy spędzają w pracy i mają pieniądze? Nie, to są te wszystkie dzieciarnie, które nie mają co zrobić ze swoim życiem wieczorem. Oni nie są twórcami, oni nie pracują, oni nawet nie odrabiają pracy domowej. Oni piszą komentarze na YouTube. Co? Ja pierdzielę. Ty, ale ty masz tak, że nie wiadomo, kiedy ty mówisz poważnie, a kiedy nie, wiesz? Czy nie wiesz? Spoko. Nie wiem. Dobra. Mam takie pytania, listę głupich pytań i ci przeczytam teraz tak. Najpierw, jak sądzisz, które pytanie jest głupsze? Skąd bierzesz pomysły, czy kiedy będzie nowy odcinek? Co cię najbardziej już masz znaczy, w których pytań? Można nie wiedzieć, kiedy będzie następny odcinek. A pytałem cię, skąd bierzesz pomysły? Takie standardowe pytanie. Nie wiem, czy widziałeś, zrobiłem ogarnij się o tym pytaniu. Nie widziałem. No to zrobiłem cały odcinek, to nie będę się tutaj powtarzał. Idźcie obejrzeć, jest fantastyczny. Powiedz, dawaj. Nie no, powiedz jakiś skrót. Okej, powiedziałem tam, że biorę pomysły ze swojej fabryki pomysłów i oni wszyscy nie są zaproszeni. Ci wszyscy ludzie i dlatego nie mogę. To było takie wyjawienie takiej wielkiej tajemnicy, że jest fabryka pomysłów. Okej. Okay. Właśnie to jest ten typ humoru, co dużo ludzi nie załapie, o co tu chodzi w ogóle. No i co wtedy z nimi. Dobra. Wolisz Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Boże Narodzenie. Na Wielkanoc nikt nie kupuje koszulek z Grenlandu. O, no wiesz. Dobra. Najgłupsza rzecz, którą powiedzieli o tobie w internecie, w komentarzu albo w artykule, w czymś takim. Głupsza rzecz, jaką o mnie powiedzieli w internecie? Znaczy, zostałem raz nazwany Małpą Korwina. Co? To jest fajne. Nie wiem, ale jestem Małpą Korwina i gość jeszcze strasznie mnie obelżywie potraktował. Mówił, że jestem strasznie ten... Znaczy tak jak straszny lewak, tak nawiasem koleś, ale poza tym straszny dzieciu. I... Gościak mnie spytał właśnie o to, znaczy powiedział mi, że jest ten, powiedziałem, że bardzo przepraszam, że bardzo mi przykro i że został strasznie, że mu się nie podoba mój materiał i czy mogę mu zaoferować 20% promocji na koszulki i dałem mu specjalny kod rabatowy i on wtedy powiedział, że przeprasza za swoje zachowanie. Co, ty poważnie tak było? Tak. Wymyślij sobie teraz to wszystko. Tak? Nie, to jest autentyczna historia, którą już opowiadałem na Facebooku. Ja nie wiem, kiedy mówisz poważnie. A jak opowiadałem na swoim prywatnym Facebooku, to znaczy, że to jest prawdziwa historia. Nie, to jest akurat prawdziwa historia. Wow. Dobra, czy ty masz jakiś taki znak, nie wiem, na przykład mrugnięcie okiem albo coś, że ci, co cię znają, znają ten znak? Kiedy ty żartujesz, a kiedy nie? Żeby wiedzieli, żeby się nie pogubili. Masz takie coś, czy nie? Robisz tego czasu? Nie, ja się trochę tak sam gubię, nie? Starałem się tutaj dzisiaj przyjść i powiedzieć, że ja to zrobię na poważnie. I dużo rzeczy, które mówię teraz, jest bardzo na poważnie, tylko mówione czasami w bardzo niepoważny sposób. Aha. Właśnie ja mam też wrażenie takie, że się czasem gubisz, ale to jest tym lepiej, powiem ja. Mhm. No, właśnie, to przy okazji, jak już tu jesteśmy, czy ty masz jakieś poglądy, czy nie masz żadnych? Bo w sumie nie gadasz o tym, bo robisz sobie jaja, nie? Ale tak. Masz poglądy? Jakie masz poglądy? Znaczy, myślę, że tutaj akurat dobrze się czuję z tymi poglądami, które wy tutaj macie. W sensie, to mniej więcej można przełożyć, tak? Nie jest coś, o czym tam lubię dyskutować. Tak, o, ale to się da wyczuć w niektórych nawet komiksach czy czymś. Okej. Okay. Czyli jestem wolnościowcem, no. Wolność gospodarcza? Lubisz taką rzecz? Tak. A bardzo. Trotyl? Trotyl? Jesteście fanami trotylu na kontestacji? Nie, ale ja jestem fanem śmiania się z trotylu. Cześć, ale trotyl to jest jakaś organizacja polityczna? No,
To jest spółka, Strotyl S.A. Ale co oni produkują? Materiały wybuchowe? Nie, nie, nieważne, dobra. To... O, sorry, nie mój poziom. Nie. Dobra, zeszliśmy z tematu. Nie wiem, pieskach. To jest, ja wiem coś o pieskach, nie wiem nic o Trutylu. O. Wiem, że w kreskówkach Warner Bros. Tak tłumaczyli TNT. Jak? Trotyl. O kurde, to nie wiedz, zapomniałem, nie, było coś takiego rzeczywiście, to jest... Co sądzisz, dobra, co sądzisz o PKP? Albo nie, to za chwilę. Najgłupsza gra, w jaką grałeś? Gra w sensie wideo? No. Mogę powiedzieć, że najfajniejszej. Audio, jak grałeś w grę audio, to też. Mogę powiedzieć o grze... Nie, bo mogłeś mówić o grze planszowej. To nie jest wtedy wideo. No tylko to jest normalne oczy. Czyli nie wideo, bo oczy. No. To nieprawda. Okej. Okay. Nie. Dobra rzecz, w którą grałem. Gra nazywa się Tokyo Jungle i chodzi o to, że wybierasz sobie zwierzaka, tam nie wiem, ze 40 zwierzaków możesz grać żyrafą, możesz grać psem, możesz grać antylopą, jak chcesz. I chodzi o to, żeby przeżyć w postapokaliptycznym Tokio, w którym ludzkość wymarła. I zażywać. To jest najgłupsza gra? Rozmnażać się. Nie, ale jest świetna. A widziałeś tę grę, co się... Jesteś pilotem, lecisz samolotem na wschód, tam brzoza i musisz w nią flaszkami wódki rzucić do tej brzozy i ten? Znasz to? Nie, to nie jest... To, czy to jest grzybobranie? To nie, to jest granarodowa.com. Tutaj. Wow. No, stary. Granarodowa.com? Jakby była narodowa, to by była PL! No właśnie, to jest fałszywka trochę. No i słusznie. Dobra, nie ma, że najgłupsza rzecz w Polsce. Rzuć. Pierwsze, co ci przychodzi do głowy. Rzeczy na moim biurku. Bodaj nie patrzę. Ja wszystko, co biorę, to biorę pierwsze, to wiesz, co przyjdzie do głowy. Najgłupsza rzecz w Polsce to są twoje książki na biurku? Nie mam książek na biurku. Mam porwany kawałek źle wypełnionego druku z poczty. O kurde. No dobra, okej, dobra. Czy matura to bzdura? Takie pytanie. Trochę tak, pytanie. Wiesz co, tak? Ja tak no. Mam teraz tak, mam do zrobienia trochę w tej sprawie, to znaczy... Maturę kończysz? Już podesłali, matura to bzdura, podesłali mi już filmiki, w których będę występował u nich. A to nie robili wywiadu z tobą? Ze mną zrobili w Gdańsku, jak byłem. Robili, tak, no w Gdańsku. No, z tobą też? Cześć. Ty byłeś na BFG? Co to jest BFG? A, nie, to so, nie, spoko, nie powinieneś o tym wiedzieć, jeżeli nie zaprosili cię, no spoko. Co to za tajne spotkania za moimi plecami w internecie? Co jest? Przeprowadzili tak ze mną wywiad i umieścili właśnie informacje, więc tam odpowiem w ich filmie, czy matura to bzdura, bo to jest pytanie, które mi zadali. Wow, skończyłeś studia w ogóle jakieś? Nie. O nie, ja, to tak jak ja. Nie potrzebałem żadnych studiów dłużej niż 3 miesiące, ale skończyłem tak jakby szkołę policjalną, tylko no, nie udokonałem dyplomu. Kurde, to coś tutaj widzę, jakiś schemat. Ci, co nie skończyli studiów, mają sukces w życiu. Są przecież przystojni i mądrzy. Czasem udają głupich, ale są mądrzy. Czekaj, to my! Nie sądzisz? Tak? Powiedziałeś, że to my? Bo ktoś nie, mógł ale zrozumieć, w sumie, że chodzi o nas. Jak zwróciłeś uwagę mi na to, to my, Jagula. To się wszystko pokrywa. Dobra, zrób głupią minę. Teraz takie pytanie jest. Cześć. Fuck. Bo nie mogę. Ty zona? Kurwa mać, nie, czekaj. Okej, wiesz co, nie mogę, akurat teraz nie mogę, ale jakbyś mnie spytał później, to może bo zjebane mam teraz. Dobra, okej. Odmień być. Jestem, ale co, przez czasy? Dziękuję bardzo, wystarczy. Teraz tak, ile dla ciebie znaczy wolność? To jest głupie, wolność,
Ile dla mnie... Ale czekaj, no. podaj mi w jakiej walucie, w jakiej długości czy czymś. Właśnie nie napisali mi tutaj. Dobra, koniec tych głupich pytań. Odbiorę kogoś, bo to ma więcej sensu. Dobrze, odbieraj go ludzi. Będzie? Dobra, jedziemy. Dzwoni koleś, którego nie znam, więc pewnie Zdałem, będzie... że nikt nie dzwoni. Nie no, dzwoni, dawaj. Cześć! No cześć. No dzwoni, słyszysz? Dzwoni. Hello. Dzień dobry. No. Powiem wam, że jak się tak człowiek dzwoni i dzwoni, to serducho trochę napieprza. No. Takie fajne Dem? Uczucie. Też tak jest. Panie Jakubie Dębski, mam do pana pytanie. Panie. Jak pan uzyskuje efekt czerwonych oczu w swoich filmach, bo to chyba nie jest naturalne. Efekt czerwonych oczu? No, aż ci włączę kamerkę, ci spojrzę prosto w oczy. Nie możesz włączyć kamerki. Mogę. No nie, bo w trzy osoby to będzie... Nie możesz, dlatego że ja nie płacę pieniędzy za Skype'a. O, no widzisz, i dobrze, nie sprzedałeś. Skandal, nie? Coś takiego. Nie płacisz pieniędzy. Czerwone oczy. Na tym swoim filmiku... To teraz płacenie pieniędzy to jest sprzedawanie się? Nie wiem, ja tego nie ogarniam, bo to dziwne jest. Każdy ma swoją teorię. Mhm. W każdym swoim filmiku masz taki fajny wyraz twarzy, te twoje oczęta są takie jakby tak troszkę, jakby to użyć, przejarane. Właśnie. Na te może, to na przykład z powodu brania nielegalnych narkotyków. Nielegalny jest narąbany cały czas. Ty jesteś chyba niewyspany. Przyznaj się. Ja nigdy w swoim życiu nie byłem trzeźwy. Znaczy byłem, jak miałem, nie wiem, 5 lat. I źle wspominam tamte czasy, nic nie pamiętam. Zaczęło mi się jakoś tak pamięć w wieku 4, kiedy zacząłem pić. Wcześniej nic nie pamiętam. Nie pamiętam swoich drugich urodzin. Nic. Dziura. Zacząłem pić, bam, pamięć się pojawia. To niedobrze. No. A mam jeszcze jedną sprawę. Wiesz co, a propos twoich filmików, bo jak patrzyłem na te komentarze pod wieloma, to jest taki wielki bunt na przykład do kaleków i tak dalej. Ja mam wrażenie, że nie problem leży co, w co? Ja czekaj, czy wytłumacz ludziom, bo my nie wiemy o co chodzi. Jaki? Jak co? Dem zrobił, nie pamiętam jak to się nazywa, o kalekach tam, że... To Orwin był. Odcinek inwalidzi. O inwalidach, przepraszam, że jak tam ktoś nie ma rąk, to nie może dać łapki w dół albo w górę i tak dalej. To ludzie tam widziałem, wielki hejt był. Ja mam to ta małpa Korwina, dlatego, no. Możliwe. Tak nawiasem ciekawa rzecz, dlatego że Korwin aż podlinkował ten mój filmik o inwalidach. O. Dlatego, że on został nagrany przed tą wielką aferą, tylko umieszczony na stronie po aferze. Więc to nie jest tak, że Korwin zaczął. Ja zacząłem, tylko nie zamieściłem tego. Dobra. Mati UK cię pyta, Dem, przy okazji, ile masz lat? Ile ja mam lat? Mamy? 2012 jest. 24. Dem, jak to masz 24 lata? Nie wiem. W jakim sensie jak mogę mieć? Alkohol mnie postarzał, bo brałem od czarnego. No właśnie, te narkotyki twoje okropne. Alkohol. Tak. To się dobra, tak jakieś pytanie jeszcze? Mam jeszcze takie jedno pytanko. No. Zastanawiałeś się może, bo jak wiesz, YouTube nie jest wieczny, co będziesz robił później? Jak na przykład, no nie wiem, za 2 lata, za 3 lata, jak na przykład, nie wiem, znudzisz się internetowi. Aleś dowalił pytaniem. Dobra, to ja cię zrzucam i słuchaj na żywo. Dobra. Dzięki. To był słuchacz. A ty włącz kamerę i mów. Co, znowu padła? Aha, dlatego, no zawsze że pada, jak ktoś się odbier video. Znaczy on się wpierdolił ze swoim wideo i dlatego mi wyłączyło wideo. Exactly. Oh man. Dobra. Nie próbujcie walić się ze swoim wideo, bo mi się wyłącza jeszcze. Fuck, moja perfekcyjna fryzura. Weź jeszcze raz Tomka, bo zapomniałem, jakie pytanie. Kurde, pytanie... Ja, ważne pytanie, bo opowiadasz mi o łysinie, a ten, zapominam. Nie łysinie, tylko włosy, za dużo włosów. Włosy od razu. Czekaj, kurde, jakie było pytanie? Poważnie, zapomniałem. Aha, co zrobisz za rok? Jak cię wyrzucą Co zrobię, jak mnie wyjebią z telewizji, znaczy z tego, z internetu. Tak. No więc zawsze zostają jakieś kluby, speluny, po których będę mógł chodzić. Będzie można mnie wynająć za 200 zł, żebym przyszedł na urodziny twojego dziecka. I zrobił sobie z nim zdjęcie. Ten sam pomysł miałem właśnie. No myślę, że teraz. Tak się ten. Ale poza tym nie wiemy. Ja myślę, że internet się jakoś rozbuja i... Tak naprawdę będę opisywany w fakcie, bardzo nie chcę, ale nadchodzi internet. Dem, jesteś gejem, czy takim mega gejem? Masz tylko te dwie rzeczy do wyboru.
Takie to jest twoje pytanie? Na czacie ustać. No nie moje, na czacie takie było. Pokazuję, weź sobie sprawdź na ekranie. Nie, masz. Nie jestem, tylko o, widzę, że nawet pokazujesz w odpowiednim kierunku, ja bym nie umiał, gdybym nie miał to okonać. A, już tu wiesz, doświadczenie. Doświadczenie, cyk i to, nice. Okay. Gej czy mega gej, dawaj. Nie, no to jest, może wam się tak kojarzyć, bo ja mam taki akcent, ale to nie jest tak. Ja jestem metroseksualistą i dlatego noszę cały czas takie piękne ubrania i takie piękne włosy i jest zawsze przystrzyżony dokładnie do 1 cm, albo czasami trochę mniej, a czasem trochę więcej, bo nie jestem aż tak metroseksualny, co nie? Nikogo nie ma, nikogo tu nie ma. No nie ma nikogo. Nie, dobra. Dużo ludzi cię nie lubi, jak już mówiliśmy i będziemy powtarzać co chwilę i działasz im na nerwy. I nie, tak poważnie powiedz, czy ty widzisz taki problem, że ludzie dookoła nie mają kompletnie poczucia humoru albo są spięci i mają kij w dupie, po prostu nie rozumieją, że można sobie żartować, robić jaja i tyle. I czy ja nie wiem, czy może oni mają humor, może ja czegoś nie zauważam. O co tu chodzi w ogóle? Czekaj, ty mnie pytasz o analizę sytuacji, no, jeżeli ludzi. Chodzi o humor w Polsce. No, dokładnie. No to nie wiem, to może po prostu nie pokrywa się, bo po prostu w moim przypadku to jest tak, że ten humor to jest mój humor, a to jest humor reszty świata i on jest gruby, a ja jestem taki malutki. Więc mam tylko tyle, o mam. A oni mają to. I to są ich ulubione, ukochane żarty o pierdzeniu i o politykach i cała reszta. A no. Tu jestem ja i opowiadam żarty o tym, że wyrwałem pieskowi nóżki. I okazuje się, że nie ma dużego popytu na to, ale myślę, że z rozwojem internetu ludzie nauczą się dobrego poczucia humoru. Nie no, koszulki mają 800 tysięcy na te duże ilości naraz psów, twój komiks. Ile mam? Sukcesów. Czego? Sukcesów. No. Sukcesów 24,5 sukcesów. Już po skreśleniu wiadomo, zer. Dobra, a chcę... ten? Chodź tutaj, gdzie? Chcę pokazać, jakie koszulki. No, dawaj. Co to jest? To jest moja twarz teraz. A pod, okay, pod nią to co? Zadawaj a nie, pytanie. To jest twoja twarz, a przed nią to jest twoja koszulka. Aha. No to jest dem. Tak wygląda ten... Mentalnie, od środka. Hej! Będziemy... Zadajcie mi jakieś pytania. Zadawajcie mi jakieś... Zadzwoń po kogoś. Ja pierdzie. Zadzwoń dobra. Po kogoś, chcę rozmawiać! Dzwonię, dobra, spoko. Jest, proszę bardzo, chcesz, to będzie. Tylko pewnie znowu zniknie teraz. Kurde, wideo, no, oczywiście. No, cześć, Godfather jest. Siemanko Damie, siemanko Martinie. Aha. Cześć! Jestem tak, musiał pójść, jestem koszulką, jestem bardzo tani. A w tej chwili się nie widzę, bo w kontestacji wymagają ode mnie, żebym wyłączał audycję, jak gadam przez Skype'a zawsze. Nigdy mi nie pozwalają robić odwrotnie, żebym gadał tylko przez tylko ludziom wytłumaczę, ten po prawej stronie to jest wilk z ruskiej bajki, a ten z lewej to jest Dem ze swojej własnej bajki, który dubie w nosie. Teraz. Jakub Kulikowski, teraz widzi mnie na wideo, fajnie. Godfather, dawaj pytanie, jedyne. Dobrze, co ja tu miałem takiego no, powiedzieć? No żeście obaj wideo kubie. Stracili. Obaj? Czekaj, dobra, ja no już, pytanie, już dobra. Już się ogarniam. Co za burdel, co ja audycji, ja. Bo Dem ogólnie jesteś takim, tak chciałem zauważyć, takim trochę internetowym poniedzielskim, według tutaj wielu moich znajomych. Bo wśród nich właściwie ja niedawno zacząłem jakieś takie cytować teksty swoich filmików i można powiedzieć, że się stały znane. Mhm. Nie wiem, odpowiedz mi na pytanie, kto jest najważniejszym człowiekiem w mieście i ludzie, którzy cię oglądają, będą wiedzieli, co jest 5. Tak, a reszta powie, że burmistrz Głąby. No właśnie, nie. I teraz mam dwa takie konkretniejsze pytanka, naprawdę już. Powiedz mi, czy wiedziałeś o tym, że na Woodstocku tegorocznym, na koncercie bodajże Boba, Damiana Marleya, zobaczyłem flagę z napisem Ogarnij się To ładnie. Wiesz, że tam nie wiedziałem o tym, że to widziałeś. Nikt mi nie powiedział, że widziałeś to. A no właśnie, źle to wiem. Że tam aż sięga twoja popularność? Ja nic nie wiem. Aż na Woodstock moja popularność? A to tak. Daleko?
Gdzie na Woodstocku ludzie krzyczeli twoje teksty? Jakie na przykład? Coś ogarnij się, ale w tej chwili ja dobrze nie pamiętam. Na pewno jeden nasz ten, na pewno kilku z ludzi z kontestacji, jak właśnie Szukaj, którego Bartlett poznać na Konteskarpie, czy... No. Czy człowiek z lasu, ale go nie było, to oni na pewno bardzo wiem, że ciebie lubią. Ale drugie moje pytanie jest takie konkretniejsze i poważniejsze już. No. To brzmi tak, czy planujesz jakąś tam większą współpracę, poszerzyć współpracę z jakimiś innymi youtuberami, jak na przykład właśnie Krzyśkiem Gąciarzem, Beczką, czy kimś takim. Bo wiem, że tam od czasu do czasu coś nagrywacie. Mhm. Nagrywasz tak. Z Beczką? Yeah. Ale a Beczka ma beczkę w domu, autentycznie. Czerwoną beczkę ma w domu. A widzisz. Znaczy teraz, znaczy pewnie za parę dni, nie wiem jak szybko oni to umieszczą, ale powinny się pojawić niedługo z Matury to Bzdury, bo oni jakieś tam wywiady ze mną przeprowadzali, więc z nimi coś tam będzie. Poza tym możliwe, że z jakimś małym projektem też z maturą wyskoczymy, a tak z Krzysztofem to jeszcze nie wiem, bo tak robimy różne rzeczy. Ale generalnie to będą takie tylko, wiesz, przeskakujące, migające, bo tak naprawdę pracuję głównie solo. Mm-hmm. Solo, mm-hmm. Yeah. Jak Chuck w Niezniszczalnych Dwójce, nie wiem, żeby... No nieważne. To ja kończę. Chciałem powiedzieć, tylko ci zakomunikować oficjalny komunikat od Jurka Owsiaka, że po ostatnim tekście, jaki po prostu powiedziałeś o tym, co powiedziałeś, to już na Woodstocku twoja flaga się nigdy nie pojawi. Także no kazał mi przekazać, to przekazuję. Przez Jamolissimusa mi kazał przekazać tego Woodstockowicza. Dobra, pozdrawiam ja wszystkich serdecznie. Ale Owsiak ci kazał przekazać? Tak, przez Jamolissimusa, tak. Dokładnie on mi kazał przekazać. Czy to chodzi o ostatni odcinek, w którym Dem zeznaje, że Owsiak kopnął dziecko? Tak, dokładnie tak. W ulicy. No to... A wszystkie panie działaczki z Caritasu i Czerwonego Krzyża stwierdziły, że masz przejebany. W ostatnim odcinku Dem powiedział, że piją krew. To o, właśnie. Widziałem, przygotowałem się. Dobra, cześć no. Odpadek. Na razie. No, cześć. Trzymaj się, man. Dobra, kurde, ale stary, z Beczką, ja włącz to wideo, daj, ja nie mogę z Beczką, kurde, z Beczką, aż puszczę kawałek muzyki na chwilę, dobra, przerwa na 20 sekund, można skoczyć po piwo, puszczę kawałek piosenki Morskiej Opowieści w wersji hardcore, fajna. Dobra, wracamy. Raport Martina dzisiaj z gościem Dem, z którym dziwne rozmowy toczę ja. Kurde, ale z Beczką, ja nic noszę gościa. Gość mi się, no, gość, kurde, z Beczką, z każdym, ale z Beczką musiałeś. Ja pierdzielę, z Beczką. Co? Jakiś Beczką, problem? Czemu go nie lubisz? Z Beczką, kurde, no. Wyczytaj to z tonu mojego głosu. Beczka. Bo się nie podoba ci się nazwa. O, czy kojarzy ci się, że jest gruby, a nie lubisz grubych ludzi? Dobra, nieważne. Ale kurde, długo będę o tym myślał. Czekaj, co ja tutaj miałem? Skończyły mi się pytania w ogóle. Da się z tego żyć? Tak ci rzucę w łeb poważnym pytaniem. Czy się nie da? Czy musisz w tym Tesco? Dalej. Myślę, że są ludzie, którzy są w stanie spokojnie z tego żyć na poziomie takiej popularności, jaką ja w tej chwili mam, tylko ja jestem niezbyt ogarnięty, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, czyli nie potrafię z tego pieniędzy zrobić. Bo jak to, stary? Patrz, ile sprzedajesz. Słaby. Tyle, co ja przez miesiąc, to ty sprzedasz w jeden dzień i... No. Są święta, stary. To jest jeden tydzień, kiedy otworzyłem sklep specjalnie po to, żeby wyprzedać te gówniane resztki za, nie wiem, 70% ceny. Czy zarobiłeś na tym złotówkę? Czy co? No, jakieś grosze, no.
Dobra, prowadzisz firmę? Czy ten, to, co robisz, to jest według ciebie jakaś działalność na własny rachunek, gospodarcza firma, czy jakieś takie inne pierdoły? Czy tak, tak się bawisz? Jest... Nie, to jest... To jest taki biznes, który robię. Wydaję swoje komiksy własne, które sprzedaję wyłącznie w swoim sklepie. Koszulki, które sprzedaję wyłącznie w swoim sklepie. Chociaż teraz przerzuciłem się tam trochę na bok, ale zaraz wracamy znowu do mojego sklepu. I nie prowadzę, co ciekawe, działalności gospodarczej tak otwarcie, tylko jestem w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. I to jest takie fajne. To jest prowadzenie firmy na umowy o dzieło. Nie płacisz żadnych ZUS-ów, nic. A zrobiło ci się zimno, jak mieli zlikwidować te umowy o dzieło ostatnio, nie? ZUS-y mieli dowalić do umów o dzieło. Nie wiesz? Kontestacji nie słuchasz. Tak. Nope. Kurde, no. A mało brakowało. Byśmy nie protestowali, to by było. Bo puszczacie łomot zamiast muzyki. Bo my protestujemy, a ty sobie tam siedzisz, sprzedajesz, a potem ci, kurde, VAT to VAT, nie VAT, tylko ten ZUS. Protestujecie niezbyt wyraźnie, jak się nie udaje. Nie, a kurwa, co byś zrobił? Gdzie byliście, kiedy dojebali 5% VAT na książki? Nie widziałem, żeby jakiś budynek rządowy spalony był. Co wy robicie? Protestujemy, stary. Kurwa, nie zawsze palimy. Ja jestem pokojowy, inni nie. Różni ludzie są. Nie, dobra, ale poważnie, olewasz to wszystko, czy masz ochotę coś robić, żeby dali ci żyć i pracować i nie chcieli kasy ZUS-u, VAT-u, wszystkiego? No fajnie by było, gdyby nie chcieli, nie? No. To ja bym był bardzo zadowolony. I tak się zastanawiam, że powinno się umieścić więcej świąt Bożego Narodzenia w roku. Bo są fantastyczne. To jest moment taki, gdyby tak jak jest w czasie świąt było całe życie, to wszyscy bylibyśmy kurde bogatsi. Tak by się wszystko obracało, tyle dóbr nakupowanych, tyle pieniędzy zarobionych. Ja wydaję pieniądze, dostaję pieniądze za koszulki, jako że jest strasznie kupa ludzi kupuje przed świętami, to ja przed świętami mogę kupić więcej. I tak się to wszystko nakręca. Jest tak wspaniały okres. Dla mnie przede wszystkim to jest święto kapitalizmu. Sorry, że... Ale bardzo dobre. Bardzo. Boże Narodzenie, święto kapitalizmu. Brunor Kapital. Co to za stwór obok Dema? To jestem ja, Martin Lechowicz. Kurde, robię tą audycję od 2 lat na wideo. Cześć, się Martin. Pytam. Cześć, Dem. Dobra, dzwoni znowu ktoś. Robisz dobrą robotę, Martin. Ja jesteś pierwszym, tak, który mi to powiedział. Ja pierwszy raz. Stali bywalcy mówią tylko, ja bym to zrobił lepiej. Rób to tak, stracisz wszystkich słuchaczy i tak dalej, nie? Kurde, straciłem słuchacza właśnie. Gadam głupot zamiast go odebrać. No to jeszcze raz będzie Tomasz. Cześć. Znowu jesteś. Znowu ja. Co to jest za jakiś zbieg okoliczności? No to ja nacisłem guzik. Wyrzucić cię, bo dzwoni kto inny właśnie. Nie? Tomek. No to możesz mnie wyrzucić, dać mu szansę. Będę taki dobry. Jest Tomasz. No właśnie przestał. Dobra, masz pytanie? Nie mam, szczerze mówiąc. Czy kochasz Dema? Tak. Kocha Dema, dobra, okej, dobra. Aha. To już go wywaliłem. I teraz jest, dzwoni słuchacz nieznany z telefonu nieznanego. Nie wiem, kto to jest. Tak, to z nieznanego, z komórkowego. A, z komórki. No. No. Wiesz, jaki dzisiaj dzień? Jaki dzisiaj dzień? 11 grudnia. To co rzeczy taki ważny dzień, a ty nie zacząłeś dnia od modlitwy smoleńskiej. Jak śmiałeś, Martin? Widzisz, co bym nie robił, to zawsze będzie o trotylu. Widzisz, Dem, jak tu się prowadzi audycję w tym kraju? No nie da się, no. To czekaj, to... No, zwłaszcza, że dzisiaj jest 13. To co, że jest 13? No i jak? Jestem to będzie 14. Nie było modlitwy smoleńskiej. Straszna audycja. Dzięki. No dzięki. Ja 13. Ty nie, ale poważnie, o co chodzi z 13? Coś przegapiłem? Nie. Pewnie, że 13 to jest pechowy dzień dla Polski. No tak. Bo nie dość, że zimno, to jeszcze 13. O to chodzi? A, Filip już mi przypomniał. Stan wojenny był. No i? I co się stało w stanie wojennym? Są? No. Ja jestem za młody, żeby pamiętać. I ja jestem już wystarczająco młody, żeby uważać, że nie było Holokaustu, bo nikt mi nie powiedział, że był. Ty, więc ale ja nie ty, wiem. Czy ty rozpamiętujesz?
Czy nie rozpamiętujesz? No ja się rozmarzam. Okej, o przyszłości, to rozumiem. Dobra, ktoś dzwoni znowu. Cześć. A, fuck, właśnie włączyłem kamerę, już mnie balą znowu. No, halo? Śmierdzisz. Dębski, śmierdzisz. Śmierdzisz Dębski, czy nie? Czy to jest autentyczny telefon? No, w sensie, to... bo widzę tak jakby, nie, bo to jest domowy w ogóle numer, to nie jest nawet komórka. No to spisz go. To jest jakiś bardzo biedny dom. Nie odbierajmy z biednych domów, oni nic nie kupią. Sorry, jesteś za biedny. Niestety to jest taka komercyjna audycja już. Darmowa, ale komercyjna. Dobra, czy ty się zajmujesz komercją teraz? Broń się. Co? Kapitalistyczna świnią, jak powiedział Oskar na czacie. Znaczy, chcę się utrzymywać z tego, co robię, jeżeli o to chodzi. No to jesteś już komercja i już cię nie powinni słuchać. No. Bo jak będę pracował w McDonaldzie, to nie będą mieli czego słuchać, bo będę pracował w McDonaldzie. No ale nie będziesz komercyjny. Że robię to, co robię. Aha. Nie, no, ale poważnie, dużo ludzi tak podchodzi do ciebie, że od tego czasu, jak zacząłeś sprzedawać, gadać o koszulkach i o sprzedawaniu, to już nie jesteś śmieszny, już cię nie słucham. Nie, jest coraz mniej tego. Jeżeli coś takiego się pojawia, to właśnie przez to, że jakieś Martiny czy inne osoby gadają o tym w tym i ludzie sobie przypominają wtedy, że powinni kogoś nienawidzić za to. Więc nie rób więcej tego ironicznie, bo tego już jest za dużo i to już jest marginalny element. Co mam o psa gadać tylko? Ja... Nie wiem. Dobra, przypomnę, bo ludzie się, widzę, nowi wzwaniami nie wiedzą, co się dzieje. Co to za wywiód? Więc to jest... Wywiód się rymuje z fiut, wiesz? Tylko, że ma dwie sylaby. Ale dobra. To jest dem. Puść mnie teraz, puść mnie, pokaż mi. Landu. Tada! Dem, ja przypomnę, jest twórcą internetowym. Jestem twórcą komiksy. Internetu. Robi komiksy... HTML wersja 1. Nawet nie wiedzieliście, że taka była. Głupie i popularne rzeczy. Właśnie, im głupsze, tym popularniejsze. Znaczy, głupie w sensie... Właśnie jakim? Takim, nie wiem... Takie niepoważne. Wiecie, nic o wojnach i poważnych sprawach, tylko... psach, pierdzeniu. Nie masz o pierdzeniu. Nie, o tak poważnych sprawach nie, jeszcze na takie loty nie wszedłem. No, taki to jest przedstawiciel gatunku pure nonsense i nie wiem co, filmowiec. Właśnie, jak ci idzie z filmami ostatnio? I czy na tym masz zamiar zarabiać jakoś też? O mój Boże, obgryzłem paznokcia na wizji. Pokaż. Nie! Nie jest do wglądu. Przywincie sobie. No. Czy ja mówiłem, że to jest nagrane? Nagrane będzie? Tak? Wow. To jak coś, to ja mam taki umów we wszystkim, co występuje. Z pierwszych dwóch tygodni biorę połowę pieniędzy z reklam. No ale my nie mamy pieniędzy z reklam tutaj. To co to są za reklamy? No my tu działamy jak Radio Maryja. A reklamy to na razie reklamowałem, że ty będziesz u mnie i to jest... Nie, ale była reklama z jakąś od Windows 8 przed wejściem do tego to nie streamu. Nasza. To live stream rzuca, jakieś obce reklamy tutaj są. Jest zakaz oglądania tego. Jesteście na darmowym live streamie? Co 200 osób maksymalnie może oglądać? Nie, mogę ile chcę, ale przez tą głupią reklamę, kurde. Nice. Okay. Not nice. Wiesz, że kosztuje niedarmowy? Wiesz? Ja ci potem powiem. Nie wiem, ale ja za, zdaje się, niedarmowego Twitcha płacę 40 dolców rocznie. Dlaczego? Znaczy nie, a czekaj, to jest program tylko do tego. Nie, mniejsza z tym, bo ja troszkę nie, dobra, coś. Mówię. Dobra, czy masz zamiar wyjechać z Polski? Jak cię szlak trafi? Czy już się trafił? Czy cię nie trafia? Czy w ogóle fajnie jest? Nie, znaczy ja w Polsce zostanę, dlatego że nawet jeżeli jest drożej i są wyższe podatki czy coś, to jeżeli zacznę, to nie jestem w stanie za granicą nigdzie utrzymać się z tego kontentu, który tworzę dla Polski, a jeżeli wyjdę z jakimś kontentem na międzynarodową skalę, to będę zarabiał więcej pieniędzy i przecież nie pójdę do miejsca, gdzie będę wydawał więcej pieniędzy. No ale co to ma? To ma sens przeprowadzić się gdzieś do jakiegoś innego państwa, jeżeli planujesz tam pracować i zarabiać większe pieniądze, a jeżeli ja mam się przeprowadzić po to, żeby wydawać większe pieniądze, to chyba nie ma specjalnie sensu. A to ja już wiem, o co chodzi. Tak jak
na czacie powiedział, ktoś tam powiedział, że Dem nie zna języków obcych. Rodzina Radia Kontestacja, przyszłem, Dem nie zna języków obcych. I teraz się tłumaczy. Ja znam angielski. Jaki? Nawet zrobiłem trochę, ten główny angielski, ten najlepszy. Wow. I istnieje nawet... Wiesz, poważnie, bo połowa sponsorów kontestacji jest z zagranicy. Więc w sumie niedługo będzie tak, że będziemy robić po polsku dla Polaków, tylko że nie dla Polaków z Polski, bo oni nic nie chcą dawać, kupować, nie mają poczucia humoru i chcą gadać o trotylu. Co, Polacy z Polski nie chcą nic kupować? No, chcą, ale mało. No, myślę, że będzie coraz lepiej. Myślę, że niedługo zacznie się znowu ten wspaniały kult posiadania. Czego? W Polsce, tak? Aha, spodziewasz się, że w Polsce będą ludzie się badać, tak, na najbliższym czasie. Tak, bardzo fajnie się przez internet, to się bardzo przelewa i ci Polacy widzą, jak ci Amerykanie pokazują swoje kolekcje gier wideo, czy swoje, nie wiem, kurwa, koszulki. I że w Polsce też to w końcu przyjdzie do nas. Bogactwo przyjdzie. Tak. Jak podniesiemy ZUS, VAT, PIT-y jakieś dodamy. No nie, to nie jest dobre, to nie jest świeże. Nie jest świeże. Dobra, ja połowę tego, co ty mówisz, to ja nie rozumiem w ogóle. Ja nie gadam językiem tego waszego pokolenia, 20-latków, młodych, czy tam, no. Nie masz lat? 19? Dobra, dzwoni ktoś i ja mu dam powiedzieć, co ma do powiedzenia. Cześć, Sylwek. Siema. Ja chciałem spytać Dema. Dem, skąd masz takie słuchawki fajne? Allegro. Nie wiem, 19 zł czy coś takiego? Najtańsze, jakie znalazłem. Bo bardzo fajne. Niebieskie. Niebieskie. Ty, wiesz, że po rusku jak się mówi na kogoś niebieski, to znaczy gej? Galuboj się mówi. Tak? No to super, mam kurwa niebieską kamerę, mam kurwa niebieskie słuchawki, jeszcze więcej będzie pytań o tym, czy jesteś mega gejem, czy super gejem, Dem. Którym super bohaterem jesteś? A ja jeszcze mam drugie pytanie, no. Dema. Bo na stand-upie mówiłeś, że już nic nie zrobisz z Martinem. Co? Bo ja podszedłem do ciebie. Ale ja z nim nie robię więcej, kurde, robi z beczką, rozumiesz? Też bym wolał robić, kurde, z duchem Lepera niż z beczką. Z każdym z beczką. Bo to ja ten z Ostrowca jestem, nie? To jak pamiętasz to... A jeden z tych, którzy z gołą klatą chodzili po tym. No, dokładnie. Co się tam dzieje? No to właśnie pytałem o Martina, to było, że nie, że z Martinem już raczej nie. No bo co, no, próbowaliśmy coś tam z Martinem, jakoś się rozeszło to wszystko po kościach i no tak, przecież nie robię nic z Martinem, jestem kurwa gościem w kontestacji. Jak cię wkopałem, to sorry. Nie, spoko. Ja chcę robić z Demem, tylko ja nie chcę robić z beczką nic. Ale beczka jest spoko, co ty chcesz od beczki? Ja nie wiem, o co chodzi z beczką. Powiedziałaś beczka, ale podświadomość powiedziała ci D. Chciała powiedzieć debil i trzeba było jej pozwolić nie, powiedzieć debil. Nie, chciałem powiedzieć Dem, ale... Aha. Ale beczka przecież to też jest cała, którą byś ten, bo to jest koleś, który wydaje swoje książki sam. Właśnie też jest... Ja to ile wspólnego mamy, wiesz co, on ma też dupę, ja też mam, zróbmy coś razem. No fajnie. Jesteśmy braćmi. Spoko. Nie, dobra. Nie zajdziesz daleko, obrażając ludzi, Martin. No właściwie to zaszedłem daleko, obrażając ludzi. A ty nie obrażasz ludzi? Nie. Ja uważam, że wszyscy są równi. Fajna rasta czapka, kurwa, leszczu w awatarze. To nie jest moja rasta czapka. To były takie już wybrania. Ale mam taką. To fajna czapka, no. Chwalę. No. Nie musisz się wypierać. Spoko. Dziękuję. Dobra, okej, okay, dzięki. Na razie. Dzięka. Boże, czy ty nie obrażasz naprawdę nikogo? Oprócz niepełnosprawnych. Nie, no pewnie, że nie. Stary. Nie, pewnie. Jeżeli ktoś lubi ten... Wiesz co, jeden koleś cały czas pyta o to, jakie mam zdanie na temat czytania książek. A drugi się pyta, czy jesteś masonem, czy niemieckim Żydem i murzynem z Palestyny o korzeniach cygańskich. Nie jestem w stanie to opowiedzieć. Twój poziom, wiesz. Nawet nie wiem, gdzie leży Palestyna, żebym mógł jakoś to określić, nie wiem, geograficznie. Gdzieś w Żydowie, w Żydolandzie, czy coś takiego. No. W Żydomasonowie.
No gdzieś tam. Pokaż słynne cycki. Państwo żydomasońskie, żydomasonie. Proszę cię, żebyś pokazał cycki. Też nie wiem dlaczego. Tego nie rozumiem, przyznam. Same żarciki śmieszne. No niestety dużo widzę przyszło z twojej strony do nas, teraz, do kontestacji. Są widać. No to ty się zareklamowałeś na moim Facebooku, więc teraz płacisz. To... Właśnie, dobra, okej. Okay. Nie tęsknisz za bardziej inteligentnymi słuchaczami, widzami i tak dalej? Nie brak ci góralu, czy ci nie żal? Nie. Bo, poważnie, bo twoja... Wiesz co, jest coś takiego jak 90% wszystkiego to jest gówno. To jest taka piękna, bardzo mi się podoba. 90% wszystkiego to jest gówno, tylko u mnie jest tego 10%, jest tego 90% dużo więcej proporcjonalnie, rozumiesz? Tego więc... gówna? Tak, no, czy wszystkiego jest więcej, i tego dobrego, aha, i tego gówna. Tylko w tych 90% gówna jest zawsze jakaś część, która jest ta najhałaśliwsza i tych najbardziej słychać i widać. I no dobra, ale wrzaj, to twoim targetem są odbiorcy gówna, bo nazwijmy ich muchy, dobra? Bo żeby nie było tam, że obrażamy, muchy. Czekaj, robisz dla much. Nie, czekaj, a czemu mówisz, że ja robię gówno? Ja nie mówię, że 90... gówno, tylko że muchy tam przychodzą. Co? Dobra, nie wiem, coś. Pogubiłem się w alegoriach chwilowo. Dobra, ale robisz dla ludzi, dla, nie wiem, 14-latków, nie dla jakichś tam zaawansowanych, bo to nie jest kabaret starszych panów, nie? O kurde, dęb bez okularów. Kabaret starszych panów jako przykład wysokiego humoru. No, nice. Nie, no, był taki, dobra, nice, stary. To był humor dla ludu. Starych ludzi. Nie, co wyciągnął do starych. Ale on miał taką, wiesz, styl, taką klasę. Tak, miał taki styl, że śpiewali o tym, jaka herbatka jest pyszna. O, to jest moja ulubiona piosenka z naszych panów. No dobra, a ty robisz o czym, kurde? O tym, że z dużo psów? Ty też robisz o herbatkach. Są różne targety i uważam, że 90% fanów starszych panów to jest takie samo gówno, jak te 90% moich fanów. Ło, a żeś obraził ludzi teraz. Ło. No, ale jest te 10%, które jest super. I to jesteś ty, drogi słuchaczu. Nie wiem, a żeś zraził ludzi. Kocham teraz. Kocham cię 10%. Ale ty robisz, stary, ty nie robisz dla 10%, naprawdę. Ty robisz dla większości. Skąd byś miał 800 tysięcy ludzi, co chce słuchać o koszulce i jak na nich napieprzasz i tak dalej. Wiesz, tworzę dobre rzeczy dla tych dobrych ludzi, a potem obrażam. I jak obrażam, to oni rzucają we mnie pieniędzmi. Nie wiem, jak to działa. Ale no, pozwalam sobie trochę na taki content, który naprawdę mi odpowiada i jest ten. Ostatnio zrobiłem taką fajną recenzję Samuraja Jacka. Co to jest? Na moim drugim kanale. To jest kreskówka. Fantastyczna kreskówka Gendiego Tartakowskiego. To jest za stary, jesteś pewnie, nie kojarzysz. No nie wiem, ja chyba nie. Szkoda, czasami człowiek tak się zastanawia nad wiekiem ludzi i potem przypomina sobie, że kiedyś wszyscy umrzemy. No. I niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. No. Kto jest koniec, to jest koniec myśli. Ja czekam na puentę. Nie, puenta jest w swojej głowie teraz. Nie chcę, żeby wypowiadać na głos, bo to jest bardzo smutna puenta. Gubię się w swojej własnej audycji. To mi się, kurde, rzadko zdarza. Ale dobra. Odbiorę to? Lepiej. Odbieram. Bo może coś będzie jeszcze. To, tak. Bo ja mam jakieś pytania sensowne dla odmiany, ale to zaraz. Dobra, dzwoni ktoś znowu z numeru komórkowego. Cześć. No, cześć. Mam pytanie do Dema. No. Dem, zdawałeś kiedyś prawo jazdy? Masz prawo jazdy? Tak. O, fajne pytanie. Mam prawo jazdy i zdałem za pierwszym razem. A potem pojechałem do miasta już sam i miałem stłuczkę, a potem prawie wyjebałem samochód w przepaść, a potem miałem inną stłuczkę i stamtąd uciekłem z miejsca zdarzenia, a potem obtarłem jeszcze samochód ojcu i musiałem lecieć po lakier do sklepu i pomalować lakierem do paznokci, bo tam, gdzie porysowałem mu auto i stwierdziłem pierdolę i od tamtej pory nie jeżdżę już w ogóle samochodem. Ale mam prawo jazdy. Wow. A jeszcze drugie pytanie.
Czy myślałeś kiedyś o napisaniu książki, jak Nikryty Krytyk na przykład? Tak. On napisał książkę? No. Znaczy, napisał to jest dość dużo powiedziane. Ten świat jest... Tak, nie chcę ten, ale to jest taka ulotka. To jest, nie wiem, 100 stron, z czego połowa to rysunki i wszystko jest pisane czcionką, wiesz, nie wiem, kurwa, 18. Ja... Kurde, no. Najpierw... Po co mi gadasz o tych ludziach? Najpierw był Łubeczka, potem był Krytyk, nie? Jeszcze krytyk. Pisze, on napisał w swojej książce, że najbardziej, najmądrzejsza rzecz, jaką oglądał, najpotężniejszy, najlepszy serial, to jest Doktor House. I że trzeba znać angielski, żeby pojąć te wszystkie niuanse humoru. Ale pieniędzy ma. Nie, no to spoko. Nie mam nic przeciwko jego pieniądzom. On ma pieniądze? Po prostu jest śmiesznie. A skąd je wziął? I nie mam nic do Krytyka, bo widzę, że bardzo ładnie się odnalazł. Bardziej niż... Tak, nakryt ludziom i ma też. Jest, ale to jest jakieś dołujące w ogóle. Znaczy bo ostatecznym celem tworzenia jest zarabianie pieniędzy? Co? Nie. Ostatecznym celem tworzenia jest pozbycie się tego uczucia, że jesteś obibokiem. Czyli po to, dlatego tworzysz, żeby nie czuć się jak bezużyteczna kupa gówna. No ale to można iść na kasę do Biedronki. Też jest pożytecznym. Ale to jest, wiesz, jak ta przypowieść o talentach, lepiej go nie marnować. Dobra, okej, jeszcze coś, bo gość przez komórkę dzwoni. Nie, dobra, to wszystko. To nie dostajemy prowizji. Niech pieniędzy, zobaczysz rachunek, stary. Nie, no aż tyle to nie. Dobra, jak się do nas dzwoni, to tyle co na telefon stacjonarny do Warszawy, a nie tyle co na 700 i tak dalej. Dobra, ej, jeszcze ten telefon mam tu. O, to będzie ciekawy. Cześć! Cześć! O mój Boże, cześć. To jest dziewczyna? Ta. No dziewczyna wreszcie jakaś. Nie mogę rozmawiać z dziewczynami. Mówiłem ci przed audycją, że nie boję się rozmawiać z dziewczynami. Ogarnij się, Dem, ogarnij się. Nie, właśnie, Dem, mam pytanie niepoważne i proszę o nieszczerą odpowiedź. Mhm. Jak widzisz rolę kobiet we współczesnym świecie? Wow, ale dostałem po ryju. Twardo. To jest coś, mieliśmy taki lekki ton i teraz mam nagle przeskakiwać, przedstawić swój umysł, to zupełnie inny ten. Ale to było niepoważne pytanie i ja proszę o nieszczerą odpowiedź. Dobra, dzięki. To ja cię zrzucę, żeby miał swobodę. Okej. I włącz kamerkę, bo chcę widzieć, jak się czoło marszczy. Bo nie widziałem jeszcze tego. Od myśli, znaczy w sensie. No. Bierze coś. Nie. Zobaczycie, no. Dem myśli. Tylko u nas, Radio Kontestacja. Jeżeli chodzi o rolę kobiet we współczesnym społeczeństwie, to mogę szczerze powiedzieć, że kobiety mogą sobie robić, co chcą. I ja mam to gdzieś. Politykiem ty nie będziesz, nie? Jednak nie będzie prezydenta. Sorry. Dobra, coś się ciągle dobija o te książki. Co sądzisz o czytaniu książek? Znaczy, to jest taka sugestia zawarta w pytaniu, że nie czytasz, bo jesteś głupi, prawdopodobnie. Drogi Zako, zrobiłem 2 odcinki Ogarnij się o czytaniu książek swego czasu. Wiesz co, pokaż, Martin, bo pokazujesz tylko takie zbliżenie na mnie, a chciałbym, żeby ludzie zobaczyli też ten stroik. No to pokaż stroik. Może pokażę stroik. Jest bardzo ładny. U Dema z kamerą stroik. O. No. I mamy tam, nie wiem, czy to widać, ale mamy... No tam już nie widać. Tam, okej. Okay. Tam jest bombka, jest jedna fioletowa, bardzo ładna bombka kupiona przez rodziców myszy. I tutaj są 2 żółte. Koniec. Tylko chciałem pokazać.
Na tym polega humor Dema. I teraz ludzie, da się na tym zarobić, znaczy po to go tu zaprosiłem, nie żeby, właśnie, dobra, nie wiem do końca po co, ale chciałem sobie z nim pogadać, a on normalnie by nie pogadał, bo nie ma czasu. Ale chciałem pokazać, że da się zarobić na nawet robieniu sobie kompletnych jaj, gadaniu z takim tonem o właśnie udawaniu pijanego wieloryba. To jest pijany wieloryb? Podoba mi się to, jak to nazwałeś. To może być pijany wieloryb. Może być. Na YouTube chcę, żebyś wrzucił, bo ten film Dem robi pijanego wieloryba. Ja już nie wchodzę na YouTube, to jest, nie, ja już wyszedłem na wyższy poziom. To rozumiem, bo YouTube to jest straszne bucostwo. Tak? Wiesz, no w takim sensie, że jesteś tak naprawdę, wiesz, tak naprawdę to, co robię, nie różni się specjalnie od pracy na kasie w Biedronce. Nie no. W takim sensie, że tak? Jest YouTube, który ma umowę z Agorą i oni się dzielą pół na pół. Agora z YouTube'em. O. I dopiero Agora dzieli się pół na pół ze mną. O. Więc to tak działa, że ja jestem tym, wiesz, na końcu łańcucha pokarmowego i z tej strony i od strony fanów. Więc twórcy Michnika. Generalnie są pożerani ze wszystkich stron. Robisz dla Michnika? Tak. Jak się czujesz jako zdrajca narodu? Powiedz. Pieniądze są fajne, chociaż jest trochę mało. Mało? No jest za mało. Znaczy, bo ludzie myślą, że na reklamach na YouTube zarabia się takie kokosy, że już co miesiąc samochód zmieniasz, jak nie co tydzień. Nie, znaczy jest coś takiego na YouTube, że jeżeli przeklinasz, to niektórzy reklamodawcy się od ciebie oddalają, więc generalnie inni by zarabiali więcej. Boże, ile wykrzykników się pojawiło. No, że Żyd robi dla Michnika, ktoś napisał, i ty Żydzie. I że jesteś małpą, i że nie mówisz o czytaniu książek. Także widzisz, no tak jest w Polsce. Gadasz coś, śmiejesz się dla ludzi, męczysz się, improwizujesz i wszyscy cię obrażają. I zawsze jesteś Żydem na końcu i wiesz, przyjdzie ktoś z trotylem i tyle. Niech żyje dobra zabawa. Dobra, ale ja wrócę do tego pytania o wyjazd. Niepoważnie nie chcesz wyjechać? Nigdy? Never ever? Nie mam powodu, żeby. To znaczy, na pewno chciałem zobaczyć Stany Zjednoczone z tego powodu, że widziałem je w telewizji, podobają mi się. Chciałbym spędzić święta w Nowym Jorku, przejechać się na łyżwach, na tym ich łyżwisku nowojorskim, a potem pójść oglądać budynki, które wyglądają, jakby były zapakowane jak prezenty, a są tylko tak malowane na święta. Aha, no dobra, okej, wycieczki. Dobra, czy jak byłeś mały, na tyle, że nie robiłeś tych wszystkich komiksów i tak dalej, to chciałeś być przedsiębiorcą albo kimś takim? Czy co ty właśnie chciałeś robić? Nie, no ja chciałem robić komiksy. To był wstępny zawsze? Zamysł. Całe tak, życie? Od 6 roku życia rysuję komiksy. Wow. Zacząłem od rysowania ich w zeszycie do religii, żeby oprawiać obrazki, bo trzeba było oprawiać jakimiś śleczkami, wszyscy robili śleczki, a powiedziałem fuck you! I'm gonna do it my way, bitch. I'm gonna draw some comics. Okej, to o czym były komiksy w zeszycie do religii? O złodzieju, który rabował banki, policjant go gonił i potem spadali, bo wiesz, bo zaczynało się od lewego dolnego rogu. No tak, bo to szlaczek. I szli, potem spinali się po drabinie na górę, a potem szli w tę stronę na górze i spadali i zabijali się o dach banku. Aha. Obaj. A co na to ksiądz? Nie wiem. I co na to Matka Boska, która była na obrazku, albo Pan Józef, zależy jaki obrazek był. Czy właśnie przy okazji znalazłem ostatnio w internecie Matkę Boską żartobliwą. To twoja, nie? Tak, to moja. Wymyśliłeś nową Matkę Boską żartobliwą? Tak, jestem twórcą Matki Boskiej żartobliwej. Nie wiedziałem, że to będzie taki duży i teraz nagle okazuje się, że to jest jakieś wielkie... że ktoś się o to piekli, a ja nie. No, ja tak? Nie, ktoś się piekli o to? Poważnie? Tak, była jakaś akcja na Facebooku przeciwko tym wymyślanym Matkom Boskim.
Nie, ale nie, nie ma co, po co to nagłaśniać. Zwłaszcza tutaj nie mamy co gadać o takich rzeczach. Jest to jakoś śmieszny żarcik, a nie coś do propagandy, nie wiem. Ja nie mam tutaj żadnej propagandy, nie wiem, antychrześcijańskiej czy antyklerykalnej. Ja jestem po prostu wesoły chłopczyk, który robi żarciki na temat wszystkiego. Dobra, ale właściwie jakie ty masz... Kurde, proszę pytam, jakie masz poglądy, ale masz jakiś coś do powiedzenia przez to, co robisz, czy tak po prostu tylko dla jaj i nie masz nic do powiedzenia i nie o nic nie walczysz i naprawdę nikogo nie chcesz obrazić, nic nie chcesz zrobić, nie chcesz zmienić, to... Przede wszystkim jest dla jaj. No. Ale jak sobie wejdziesz, nie wiem, na komiks, zrobiłem taki pasek... Jest dużo takich wolnościowych tematów się u mnie w komiksach i w sumie w Ogarni się też się czasami jakieś przewijają. Takie te... Czasami coś tam przemycam autentycznego w tym. Nie widzę powodu, żeby nie. Jest, okay. Zrobiłem kiedyś kulek. Gdzie? Teraz nie mogę tego znaleźć. Ta Matka Boska Żartobliwa to też był jakiś przejaw poglądów? Jest czy... nawet... Nie, tam to po prostu głupi Panie. Żart. Próbowałem narysować, wiesz... Po prostu próbowałem, uczyłem się rysować i znalazłem jakiś obrazek i był obrazek Matki Boskiej, próbowałem to narysować i wyszła mi bardzo, bardzo gównianie. No tak. Więc umieściłem ją w ostatnim kadrze i dorobiłem do tego historyjkę, żeby było śmiesznie. Aha, no dobra. Okej, czyli dobra, rzeczy, na której ci jakoś w miarę zależy, jakie to są? No, żeby był wolny rynek i odczepili się, państwo się odczepiło od przedsiębiorczych ludzi, tak? Tak, no, to jest dokładnie to. Co jeszcze? Czego potrzebuję? Chciałbym, żeby telewizja nie istniała. W ogóle? Żadna? Na pewno, żeby nie istniały żadne newsy, ani nic takiego. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem demokracji w każdym znaczeniu. To dlatego ta małpa Korwina pewnie też. No, dzieci możliwe. Niepełnosprawne i brak demokracji. No, bo tak, znaczy, bo tu się w sumie zgadzamy z Korwinem, to znaczy uważamy, że ludzie to głąby w większości. No jednak. Więc nie ma co i no wiadomo, takie tam hasełka jak reżim większości nad mniejszością i to są rzeczy, które mi się nie podobają. Okej. Okay. I gdyby... I przez to właśnie są takie rzeczy jak newsy w telewizji. To jest, jeżeli coś bym mógł zakazać, ja jestem wolny rynek i tak dalej, jeżeli czegoś mógł zakazać, to umieszczać jakichkolwiek wiadomości ze świata. Ale gdzie mógł zakazać? Zakazać, kurwa, waszej kontestacji, zakazać, kurwa, TVN24, wszystkich, kurwa, reporterów spalić w piecu. W ramach wolności. W ramach wolności. Może proszę wyłączyć telewizor, nie wchodzić na Onet. Nie, to okej, to ja wtedy nie będę ten, a gwałciciele dalej będą na ulicach. Wiecie dlaczego istnieją pedofile? Bo ktoś w telewizji powiedział, że istnieje coś takiego jak pedofilia. Więc ludzie zauważyli, ej, faktycznie istnieje coś takiego, czy ja jestem pedofilem? No i pomyślę. I potem 5 lat później jest pedofilem. I jest kolejna wiadomość o tym i kolejni się dowiadują, o, jak można zrobić coś takiego? I tak się zastanawiam, jak można zrobić coś takiego? Normalnie człowiekowi by do głowy nie przyszło, że można zrobić coś w tym stylu. To dobrze powiedzieli kiedyś o tym, że jest woda, bo inaczej byśmy umarli z pragnienia. Dobra. Konferencja, do konferencji dołączył numer telefonu z dużą ilością jedynek. No. I... Halo? Halo, Lufa. Halo, jestem. O, cześć. No witam was, chłopaki. Ja mam takie, no dosyć poważne pytanie do naszego gościa. Generalnie wyglądasz mi na takiego, nie chciałabym cię obrazić, ale no studenciak, taki trochę informatyk, luzak, można by tak powiedzieć, ta brudka, taka studencka, chłopięca. No, tak to w miarę wygląda. I mam w związku z tym pytanie, bo jest dużo młodych ludzi, dowcipnych ludzi, którzy wymyślają, mają świetne pomysły, zamieszczają w internecie, robią show, takie pojedyncze filmiki z YouTube'a i tak dalej. Natomiast sukces twój, tak podejrzewam, tkwi w tej takiej regularności. I pytanie moje poważne brzmi, skąd czerpiesz motywację, żeby po prostu podnieść tyłek i
robić dla publiki coś regularnie, tak żeby ludzie wracali do ciebie? Bardzo dobre pytanie i faktycznie ważne. Ja też się chcę dowiedzieć. Okej, dzięki. Dziękuję. Okej, najdem. No. Właśnie, to jest dobre pytanie, bo to jest mój problem też główny, nie? Żeby ci się jeszcze chciało. To znaczy, pierwsza rzecz, jaką musiałem zrobić, to ograniczyć czas tworzenia wszystkiego. Bo faktycznie jestem człowiekiem dość leniwym. Więc ograniczyłem to tak, że moje komiksy tak naprawdę potrzebuję godziny, żeby stworzyć komiks, więc to nie jest dużo czasu, nie trzeba dużo czasu na to poświęcać. Jak tworzę Ogarnij się, to tworzę 3 odcinki w ciągu jednego dnia i mam to tak jakby za sobą. Mhm. Nie, żebym to robił jakoś bez pasji czy coś, ale no wiadomo, że trzeba też czasami tą regularność, żeby coś tam zawsze się pojawiało. Chociaż zrezygnowałem z takiej regularności, którą miałem w listopadzie, czyli 5 razy w tygodniu się coś pojawiało. Zrezygnowałem z tego, dlatego że tak naprawdę wszyscy się darli, że są strasznie przeciwko temu. Przeciwko czemu? Wrzucasz dokładnie tej samej, mniej więcej tej samej jakości materiał, który normalnie wrzucasz, nie? No. Rzecz w tym, że wrzucasz go tak często, że ludzie stwierdzają, że Lemski, wiesz co, już jest na siłę. Dlatego, że wrzucasz często. Wow, to nie można też za często? Nie można nie za często. Jak robisz za często, to się skończyłeś. Że idziesz, wiesz, wtedy idziesz w ilość. Aha, tak mówią. Czy robisz tak w sumie to samo, co robiłeś, tylko ludzie inaczej odbierają. O. Dobra. By the way, wlazłem na twój kanał na YouTube i widzę, że masz mniej więcej tyle samo odsłon co ja z piosenkami, czyli gdzieś 12 milionów totalnie filmów. No i dobra, co by o tobie nie mówić, może się nie podobać, ale podobać, ale ci nikt nie może odmówić, że potrafiłeś przyciągnąć 12 milionów ludzi, czy tam ile tam było milionów, tyle odsłon wygenerował. Ludzie, 12 milionów, no to... Trochę tego jest. Dobra, i teraz pytanie jest takie. Jak zrobić, albo od czego to zależy, że ludzie chcą zobaczyć to, co ty wyprodukujesz? Jak zwrócić uwagę tylu ludzi? Jak? Ty mnie pytasz, jakbym wiedział. Jakbym wiedział, to bym miał każdy film taki, który by przyciągał miliony ludzi. Bo, okay. Historia była taka. Najpierw byłeś popularny przez komiksy. To znaczy nie, najpierw robiłeś kupę komiksów i nie byłeś popularny, bo byłeś gówniany. Następne były... O, wiem, z czym idziesz. Wiem, co mam powiedzieć. Nie teraz. Wiesz co, no dobra, zapisz sobie. Wiem. Potem zrobiłeś duże ilości naraz psów i był boom, po prostu szał, bo są fajne, fantastyczne, w ogóle fenomenalne. I potem z dupy zupełnie od zera zacząłeś robić filmiki na YouTube i nagle od razu bez jakby problemu, bez doświadczenia masz 12 milionów odsłon w ciągu roku czy tam 2 lat. Ile się to zebrało? 2 lata czy coś koło tego, tak? Więc musisz wiedzieć, jak to się robi. 12 milionów tak naprawdę zebrało się w ciągu... Zaraz, bo tak naprawdę boom się zaczął dopiero od tego filmiku reklamowego. Wcześniej to było prawie nic. Tak, wszystko się zaczęło od tego, co na początku puściłem. Tak. To prawda, wypłynąłem na reklamie swoich koszulek. To jest dobre, nie? Człowiek zaczyna działalność od reklamy, która... No, dobra. Zaczęło się rok temu, no. Przez rok 12 milionów. Musisz wiedzieć, jak to się robi. No to jak to się robi? Powiem ci. Dawaj. I wam wszystkim, słuchajcie mnie. Wszystko, co musicie robić, to ciężko, kurwa, pracować przez długie lata i od 6 roku życia rysować komiksy dzień w dzień i potem od 2005 roku zasuwać przez 2 lata, robiąc niepopularne gówno, żeby w końcu w 2007 wypłynąć trochę komiksem i zasuwać z nim przez 5 lat non-stop i wtedy może masz jakieś szanse, żeby spróbować coś z jakimś filmem i wtedy coś się dzieje. Wypatrz, bo więc ciężka praca generalnie. To jest to, co chcę przekazać. Szkoda, że mi się rozmyło po drodze. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, bym dokładnie to samo powiedział, że no tak. Ale Mickey Mouse na czacie się nie zgadza i mówi, wystarczy robić ze siebie pajaca i już się ma milion. Więc ja chciałem zapytać, ile Mickey Mouse już masz widzów, bo na razie masz może 200 widzów. Tego, co napisałeś właśnie w komentarzu, na czacie i poza tym nikt cię nie zna, więc jak będziesz miał ten milion, to przyjdź i pokaż.
A na razie to posłuchaj tych, którym się udało. Nie znasz myszki. I ogólnie Sharap. No znam, ale to nie był chyba on, tylko jakiś znajomy. Impostor! Okej, okay, nie, no dobra, ale wystarczył ci rok. Mimo wszystko musisz wiedzieć, co zrobić, żeby ludzi przyciągać. Bo to nie jest tak, że filmy próbowałeś robić, odkąd miałeś 6 lat. I nie tylko dlatego ludzie oglądają twoje filmy, bo wcześniej widzieli fajny komiks. Co jest... Okej, okay, co jest potrzebne? Nie, tak zbliżenie, kurwa, nam cię dałeś teraz. Dawaj, dawaj. Dobra. Właśnie. Trzeba mieć fajne poczucie humoru. No, niepowtarzalne. I tyle. Niepowtarzalne. I tyle. Dziwne. Prawda, Grabix? Co Grabix mówi? Grabix dokładnie to napisał. No tak, ma fajne. Przeczytałeś, zerżnąłeś od Grabixa. Dzięki, Grabix. Okej, to w którym momencie można się zastanawiać, czy zrobić z tego interes swój, czy żyć tak już i na własny rachunek działać, a nie, że tam tylko przy okazji. Albo w którym momencie przestajesz robić za darmo? O. Ale to jeszcze wtedy nie byłem w ogóle na wideo. Miałeś to się zaczęło, kiedy tworzyłem komiksy tylko. I nagle się zorientowałeś, że trzeba zacząć zarabiać na tym? Nagle się zorientowałem, że być może mogę zarabiać, dlatego że wypuściłem swoją pierwszą koszulkę, którą chciałem tak trochę po kosztach po prostu puścić, jako coś takiego fajnego, co można zrobić. I okazało się, że jest tylu chętnych, że spokojnie mogę zacząć to sprzedawać. I tak jakoś poszło. Tak naprawdę ci wszyscy fani filmikowi i tak dalej, oni nie zwiększają specjalnie sprzedaży. Tak naprawdę to ci starzy, tacy komiksowi, którzy ze mną siedzą od, nie wiem, właśnie od początku, czy od tego 2007 z tymi psami, to są ci najbardziej cenni. Czyli lepiej jest mieć mało wiernych widzów, niż 12 milionów YouTubeowców, którzy tylko przychodzą, wychodzą i nic się nie dzieje? Nie, to też mogą być fajni, w takim sensie, że mogą być ofiarami reklam, czy czegoś. A, w tą stronę. No, ale więcej zarabiasz na reklamach, czy na tym, co sprzedajesz? Na tym, co sprzedaję. No, czyli YouTube jest do dupy. Mhm, to prawda. Dobrze poszedłem stamtąd w cholerę. No, czy ja wiem. Jestem mądry, na to wyszło. Myślę, że na YouTube możesz być, w sensie masz dużo większe szanse być popularny, dlatego że ludzie nie chcą. Oni nie chcą puszczać YouTube'a. Wiesz, jak robisz gdzie indziej, to zaczynają pytać, czemu nie jesteś na YouTube? Ja mam konto na YouTube, ja chcę dostać punkty. Subskrybowałbym cię, ale nie jesteś na YouTube. Albo wrzucisz coś, albo zrobisz coś, to zaraz kto inny ci wrzuci na YouTube. Ty, jest 21:15. Ja już chcę kończyć. No stary. Wiem, że nie zauważysz. Dzwoni do mnie gościu, ja miałem odebrać właśnie po 21:00 i powiedziałem, że będę dostępny. Muszę odebrać jego telefon, stary. Dobra. Musimy kończyć. I tak już jesteśmy za długo, ale nikt nowy nie dzwoni, to nie odbieram. Dobra, to był Dem. Weź coś powiedz na sam koniec, rzuć koszulką reklamową i tak dalej. To jest Dem, któremu się udało. Może się udać każdemu, skoro nawet Demowi się udało. Z jego umiejętności. Ja i tak jestem w stanie zarabiać pieniądze. To był Dem, dobra. Wszystko na ten temat na dzisiaj. Jak jest, i poszedł sobie. Jak, dobra, okej. Okay. Nie, to tak miało być, naprawdę. Co to było? To był Dem. Dem jako osobowość internetowa i człowiek, który był dziwny. I drugiego takiego nie ma, bo możecie sobie tam porównać z Beczką albo z innymi internetowymi ludźmi, którzy tam mają miliony ludzi, go oglądają, ale Dem jest inny niż oni. Z Demem bym robił, z innymi niekoniecznie. Uważam, że Dem akurat jest autentyczny w tym, co robi. A się zrobi sobie jaja, no to w dupie. Nikogo nie udaje, nikogo nie stara się udawać, nikogo nie naśladuje. Beczka to jest gość, który kopiuje pomysł kogoś innego, udaje cały czas, gra bez przerwy, aktorzy. Dem nie, Dem no to w dupie. Jest autentyczny. Nie krytyk to samo, zerżnął pomysł kogo innego. Więc nie mówcie mi, że to jest to samo, że to jest nawet podobne. Nie, ja mówię o tym, że by lepiej jest być autentycznym, ludzie też to widzą i ja myślę, że to umiem docenić, chociaż w drugiej stronie, nie wiem. Dobra.
Oskar mówi, Martin, hejtujesz trochę. Ja nie hejtuję, ja mówię swoją opinię, że mi się coś nie podoba. To mi się nie może nie podobać? Nie podoba mi się. I mówię prawdę. Naprawdę zerżnęli. Oni wcale nie kryją tego, że zerżnęli ci dwaj, o których mówiłem. Jakiś tam pomysł, który już się udał. Skopiowali czyjś pomysł. Dem niczego nie skopiował, bo się nie da. No Dema się... Ani się Dema nie da skopiować, ani Dem nie umie skopiować. Umie być tylko sobą. Kto jest według ciebie oryginalny? No Dem! Był przed chwilą. Jest? Jest. Dobra. Okej. Nieważne. Piszcie komentarze, jak wam coś przyszło do głowy na ten temat. To była... Ten odcinek był taki bardzo na luzie i ogólnie tak dla jaj. Po pierwsze. Po drugie, żeby pokazać, że są ludzie inni. Po trzecie, żeby pokazać, że da się na byciu innym, dziwnym, zarabiać. Że może to być sposób na życie. Że jak Dem mógł, to każdy może. Normalny człowiek może być przedsiębiorcą. Znaczy od razu bycie przedsiębiorcą nie oznacza takich, tak jak przychodzą do audycji Kamila i mówią, zatrudnią 20 osób. Nie, po prostu robić swoje. To, co się lubi, na własny rachunek. Jest fajne. O, jeszcze chyba Dem wrócił na chwilę. Czy wróciłeś Dem na chwilę? Cześć. No cześć. Okej? Okay? W sumie jedno... Poopowiadam okay. Coś fajnego o tobie i się właśnie wyłączam, ale jak tutaj już jesteś, to powiedz, kiedy będzie stand-up w Gdańsku i dla... Właśnie, nie zapytałem. Robisz stand-upy? To jest takie musiałem coś, tylko ten telefon wykonać. Tak naprawdę mam teraz jeszcze 5 minut jakieś. Dobra, o co chodzi ze stand-upami? Dlaczego robisz takie coś? I co to jest? No to jest... takie coś, że wychodzę na scenę i mówię, bo jako, że mam taki mały talencik do improwizacji, to robię to. Czemu nie? Ludzie, widziałem ten opinię i mówiłem, że ci tak średnio wyszło, bo byłeś jeszcze spięty i nie było to samo, co na filmach. Za to było fajnie po imprezie, bo wtedy improwizować, bo już byłeś na luzie. Masz stres. Znaczy, ile masz opinii? Czy to był jeden Mediafan, czy... Mediafan, tak. Tak? No to, to słyszałem opinię. Jedną, że... opinię. Tam był ogonek. Słyszałeś opinię, okej, nie zauważyłem opinię. Ogonka, kompletnie mi umknął. Kurde, nie widzę. No nie tak, zwracasz uwagi. Wiem, że się nie ten. Gość zwrócił zwłaszcza uwagę na to, że to jest humor, który dla niefanów Dema nie byłby specjalnie zabawny. I to jest absolutnie prawda, bo to nie chodzi o to, żeby za pomocą tego przyciągać nowych fanów, dlatego że to bardziej ja chcę spieniężyć tych fanów. No tak, to jest koncepcja stand-upu, spieniężanie. Jesteś źle tu o spieniężaniu, jest. No, nie, myślałem sobie, że tutaj będę właśnie o tym mówił, nie? Jak zaprosiłeś mnie do tego, jak to jest wolnościowe i tam kochamy wszyscy pieniądze. Chociaż wy nienawidzicie pieniędzy, z tego co widzę. Kto nienawidzi pieniędzy? Nie, uważam, że to jest bardzo dobre akurat. Okej, okay, czekaj, jeszcze jest jeden gość, chyba nie wiem, czy do ciebie dzwoni, czy do kogoś innego, ale odbiorę. O, fuck, nie odbieraj, to jest... Fuck. Okay. Już za późno, odebrałem. Cześć, 44. Siema, Dem. O. To jest koleś, który ma 44 subskrybentów na Facebooku i mnie maltretuje. Co tam? Aha. Ale straszne echo jest. Słyszę 3 razy Dema. Fajnie, że nam o tym mówisz, ale mógłbyś coś ciekawszego powiedzieć, żeby było pożyteczne dla innych też, wiesz, bo... No. Żeby było pożyteczne dla innych, no to... No, pytanie... Odniosę się do tego, co mówiłeś wcześniej, odnośnie niekrytego krytyka i tak dalej. No, moim zdaniem każda osoba, która coś robi, nawet jeżeli zżyna totalnie żywcem z czegokolwiek, ale robi to po swojemu i coś tam dodaje od siebie, no to jakby dodaje ten pierwiastek do tej bazy danych, nie wiem, użytkowników YouTube'a czy czegokolwiek. No w sumie racja. Ale co? Czekaj, bo ja nie rozumiem, co z niekrytym krytykiem. No nieważne, bo to już było wcześniej. Okej, okay, a ty wolisz Dema sposób, takie tą jego dziwną oryginalność, czy na przykład taki porządnie zrobiony, niekryty krytyk, z wszystkim tam ustawionym, ze scenariuszem napisanym wcześniej. Jak? Znaczy ogólnie no Dem to tak jakby to jest osobna koncepcja, tak? To jest tak samo jak taki niekryty krytyk. No niekryty krytyk to jest scenariusz i tak dalej, a Dem jedzie na improwizacji. Dem bardzo lubi improwizację.
Także no, jedzie na improwizacji, prawda? No to ja się pytam, które wolisz? To nie ma czegoś, które wolisz. No, nie ja wolisz, na przykład nie mogę możesz lubić, oglądać rozmowy w toku i jakiś, nie wiem... Co lubisz bardziej? Co lubię bardziej? No demo ci, lubię no? bardziej, bo jednak... No. Jest... Bo? Nie wiem, bo mam straszne echo i wszystkich słyszę trzy razy. Lubi cię, bo ma straszne echo. Cieszysz się, Dem? Tak. To jest najlepszy powód, żeby mnie lubić. Trzymaj się, 44. Powodzenia ze swoim kanałem. Trzymam kciuki. Dobra, okej. Okay. Już poszedł, bo był wolny. Niestety, trzeba być szybkim tutaj. Wiecie. Takie czasy. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Czy ty znasz kontestację przy okazji? Radio Kontestacja. Czy nie? Co, czekaj, pytasz mnie, czy ja znam kontestację? No. No, jestem tutaj, nie? Więc czy wiem. Znasz? Mysza słucha dużo kontestacji i ja czasami się po prostu łapię tak trochę bocznym uszkiem, ale generalnie trzymam się z dala od wszystkiego gadania o jakiejkolwiek polityce, więc... No to nie jest o polityce. Generalnie staram się nie słuchać żadnych ludzi, bo mnie wkurwiają. Czy jesteś socjopatą? Wiesz, nie lubisz ludzi, nie umiesz gadać z ludźmi. No. Coś jak Korwin, wiesz, takie coś. Korwin nie umie gadać z ludźmi też? Nie, no nie. Czemu ty mnie próbujesz? Przestań mi tutaj wciskać do gardła teraz ten Korwina. Nie lubisz Korwina? Nie, to jest całkiem w porządku. Widziałem taki, kurde, ktoś zrobił taki żart, artykuł napisał o tym, że cała kariera Korwina była żartem. Jak to i że żart, spotkał, no. Właśnie, że był, dobrze, spotkał się w knajpie z Korwinem, tak jakby prywatnie na wywiad i Korwin tam bez swojej muszki, bez niczego, tylko w takim wytartym starym swetrze i jakiś dresa i mówił o tym, że to był żart po prostu i zapędził się w tym wszystkim i już sam nie wiedział, co uważa za prawdę, a co nie, bo nauczył się sam siebie przekonywać, że to, co mówi, jest mądre. I to było tak zrobione, że kupa ludzi uwierzyła w to, nie, bo to było zrobione tak, jakby to był faktycznie jakaś strona z newsami. Spryciarz. No. Strasznie śmiesznie to wyszło. Kurde. Dobra, jeszcze odbiorę z dwie osoby i kończymy, bo nic nowego nie wnosimy. Już. Godfather, cześć. No, siemanko ponownie. Ja tu mam ten do tego. Cześć. Przypomniały te dwa pytania, jakie by chcieli twoi fani wszyscy. A w tym chyba nawet ja mogę się do nich zaliczyć. Żebym ci zadał. Otóż jedno pytanie jest ogarnięty, ty na które bezczelnie nie odpowiedziałeś i jestem ciekaw, może spalę. Ile ważył twoje kolana, a jak tak, to dlaczego? Pominałeś się w jednym odcinku bezczelnie. Chciałbym powiedzieć teraz, że uważam, że pytania tego typu są nieprawdziwymi pytaniami, nie są dobrze składnie ułożone i niestety na podstawie tych informacji, które dostałem w pytaniu, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Bardzo przepraszam. O kurde, Krzysiu Beczka by odpowiedział, wiesz co, po prostu do... Będzie normalnie zakaz gadania o beczkach w tym programie. Ale ja nie przepadam za takimi, no. Aha, a kto jest najważniejszym człowiekiem we wsi w takim razie? We wsi jest ktoś ważny. Come on, nie ma. Ja tutaj mam przy okazji takie sugestie, niech Dem pokaże Daytona. O co tu chodzi? Dayton, właśnie. Co to właśnie jest? Dayton. Ale Dayton jest w Warszawie. To jest kot siostry. Nie ma Daytona tutaj ze mną. No szkoda. Wybaczyłeś już mu? O, też padło takie pytanie. Czy wybaczyłeś już Daytonowi? Nie wiem, a wybaczyłeś Hitlerowi? Hitler nie ukradł mi smoka z Lego, to jest taki... W każdym programie musi być o Hitlerze, nie wiem tak, dlaczego, zawsze tak, jest. Tak. A teraz to Dem powiedział pierwszy Hitler, wygrałeś, dałeś się wciągnąć jak dziecko. Z tą korwinowską małpą to jednak prawda, wychodzi na to. Mowa nienawiści! Tak, pytaniu tak. Dema. Dobra, Godfather, no, jakieś pytanie? Jestem usatysfakcjonowany bardzo. Dobrze. Pozdrawiam Krzysia Beczkę, który pewnie to obejrzy. Shut up! Nie chcę, wyrzucam. Nie wiem, że Krzysiu Beczkę. Nie będzie tego oglądał, nie. Raczej nie. Nie będzie się... Pozdro, Krzysiek, jak coś. Kurde. Uwielbiam twoją beczkę. Jedyna beczka,
Dla niego to jest beczka z trotylem w środku. Niech podpali ja lądi. Ja podobno toczę niezłą bekę. Tak mi powiedział producent Matura, to bzdura, że toczę niezłą bekę. Tak. Producent, on teraz jest producent? Ten gość, co kręci, nie? Znaczy, oni wiesz, bo to jest trzech, to jest drużyna cała. No. Fajni są. Tych lubię, z nimi mogę współpracować. Z beczką. No, wiesz co, to teraz będę musiał już na serio kończyć powolutku, dobra. Więc... Włącz kamerkę jeszcze na końcu i dobra. Żeby ci pokazali ładnie, jak się żegnasz, bo znowu będzie coś dziwnego na koniec. O. I jeszcze pytanie jest na koniec. Dobry człowieku, a to do mnie. Mam cię zapytać o stand-up w klubie Hydrozagadka. Jak wyszło i kiedy planujesz następny? Planuję następne w styczniu i będę je biletował już, bo tam to była było? Taka przymiarka darmowa. Nie, to była darmowa przymiarka. Przyszło 450 osób, z czego zmieściło się tylko nieco ponad 300 do środka. Jak ty to zareklamowałeś, że tyle ludzi aż przyszło? Może też na Facebooku i zrobiłem krótki filmik na YouTube i to wsio. Wow, nieźle, kurde. Czy ktoś cię wynajmuje do robienia filmików dla niego? Jakiś reklam? Jeszcze się nie zaczęło, ale jeden się niedługo pojawi. Co fajne, dostałem pełną twórczą kontrolę nad tym i dlatego się zgodziłem. Wow! No. Dostałem pełną kontrolę nad reklamą, którą będę tworzył dla niej. Ja coś nie wierzę w takie rzeczy. Zawsze się czepiają, jak już zobaczą, jak to wygląda. Nie, tak, to szkoda, że nie mogą się czepiać nawet w umowie. W umowie nie ma nic o tym, że nie mogą mi odrzucić z powodu jakości. Nie ma takiego punktu w umowie. No zobaczymy, dobra. Więc, coś nie wierzę. Ale nie, żebym planował jakieś gówno im zrobić, tylko w końcu będą... Nie, że zrobisz po swojemu. Tak, zrobię po swojemu. A oni będą chcieli... Tego się spodziewają, no i będzie na moim kanale, więc nie będziecie musieli nigdzie szukać. Fajnie. Dobra, jeszcze co do stand-upu, to jest wyreżyserowane trochę, przygotowane, czy... Tylko improwizujesz. Scenariusz to jest kartka 4 i na podstawie tego zrobiłem godzinę improwizacji. A, improwizacja jednak. Tak. No patrz, to Mediafan coś nie łypknął, że to była improwizacja. To była improwizacja, która na konkretny temat po prostu. A on myślał, że to nie była improwizacja. Nie wiem, no myślał, że ta druga część była tylko improwizowana. Bo powiedziałem, że tylko tyle przygotowałem. Może to dlatego, może z tego się to wzięło, ale nie, to cały kształt był improwizowany. On może nie rozróżnia trochę. Dobra, okej, tyle, koniec. To teraz jeszcze coś powiedz na koniec. Znaczy, no bo już raz mówiłeś, ale to było tak dziwne, że ja... No. Może iść? No, wszystkiego najlepszego, życzę wesołych i spokojnych świąt. Kochajcie święta, największe święto, kapitalizm, eureka. Dobranoc. To był Dem w Radiu Kontestacja. Ewentualnie Hanuka. No dobra, komentarz na stronie www.kontestacja.com pod raportem Martina. A za tydzień też będzie gość, ale już nie będzie aż takiego szoku kulturowego, jak jest z Demem. Chociaż będzie, tylko właśnie będzie kulturowy, bo będzie Amerykanin. Ej, i audycja będzie po angielsku. Takie Christmas special będzie. Christmas special. Raport in English będzie. Nie znacie gościa, nie wiecie, kto to jest, ale będziemy gadać sobie o Christmas w Stanach i w Polsce też. No. I można zadać pytanie, jakie się chce. Nie przejmujcie się, jak ktoś słabo zna angielski, nie ma problemu, nie będziemy robić, no, popisywać się, jakie kto zna słowa, tylko żeby było im prościej, tym lepiej. Chociaż może go być trudno zrozumieć, bo on tak trochę południowym akcentem zajeżdża. A to ja go będę zwalniał. Edycja dla prostych ludzi po angielsku, no co? No tak, no hej, sorry, no trzeba znać trochę język. No tyle, przynajmniej, żeby seriale oglądać, nie? Doctor Who, taki super serial, jak mówi krytyk. Normalnie nie da się żyć bez niego, trzeba znać angielski. Dobranoc, do za tydzień, sponsorujcie Radio Kontestacja, mówcie, czy goście to fajny pomysł w raporcie Martina, czy nie, a za tydzień i tak będzie ostatni raport przed świętami. Dobranoc.